Jak pan się czuł w programie Hate Park? Powiem państwu, że kapitalnie. Strasznie mi się podobało, tak na luzie. No, z przyjemnością, bo dość długo to trwało, to ze 2 godziny było, nie? I kompletnie mnie nie zmęczyła ta rozmowa, bo była taka fajna. I ten prowadzący, co to ludzie mieli do niego pretensje o to, że lewa, że mi złośliwe pytania zadaje, nie? Albo mnie tam sprawdza. To tak jak już tu kiedyś mówiłem, jakbym miał wyreżyserować to spotkanie, to byłby taki. I sprawdzałbym, ja najpierw mówił, że nieprawdę mówię, a potem sprawdzał i okazuje, no kurczę, no faktycznie, tak jak pan powiedział, nie? No to taką bym reżyserkę zrobił, nie? A poza tym on wcale nie ma żadnych lewackich poglądów, on nie, tylko on ma obowiązek spełniał, czy jakby mi zadawał jakieś takie miłe pytania i tak mi kadził, nie? No to kurczę, po pół godzinie byście państwo powiedzieli, wynocha, prawda? I nie będziemy was oglądać. No więc wiedział, co robi, nie? Podtrzymywał pewną atmosferę i mnie się bardzo przyjemnie tam siedziało. Jeden z najfajniejszych programów, jakie były. Najmilej mi tam się odpowiadało.